Dzień dobry, kłaniam się pięknie, bardzo się cieszę, że jesteśmy w takim licznym gronie w gościnnym wnętrzu Gminnego Ośrodka Kultury, a witamy na imprezie Michałowo Oriental Dance Show. Michałowo to jest miasto chyba jedno z najbardziej na wschód, więc gdzie ma się odbywać impreza orientalna niż w polskim Oriencie. Drodzy Państwo, przede wszystkim witamy Was, ale równie gorąco witamy też organizatorów imprezy, którymi są Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, tu pierwsze brawa. Studio Tańca Fenix w Białymstoku, też poprosimy o brawa. I żeby za mocno Państwa nie fatygować na początek, to jeszcze tylko trzecie brawa partnerowi imprezy, czyli producentowi perfum orientalnych w olejku, hrabina Żywuska. Drodzy Państwo, jak pewnie się spodziewacie, bo to już po raz drugi spotykamy się na Michałowo Oriental Dance Show, znowu będziemy podziwiać magię kobiecości, zmysłowość, harmonię duszy i ciała. Przeniesiemy się za chwilę w magiczny, tajemniczy i zmysłowy świat, prosto z baśni Tysiąca i Jednej Nocy i udowodnimy, że taniec orientalny to jest taki taniec, który potrafi tańczyć każda kobieta bez względu na wiek, sylwetkę czy predyspozycję. Wiem nawet, że bez względu na płeć, bo słyszałem, że mężczyźni też potrafią świetnie tańczyć taniec brzucha, ale dzisiaj chyba takich ekscesów nie będzie. Chociaż nie wiem dokładnie. Drodzy Państwo, to jest taniec, który pozwala rozwijać w sobie piękno, pasję, daje możliwość poznawania innych ludzi, wpływa jak balsam na duszę i ciało, a narodził się dawno, dawno temu, dokładnie nawet nie wiemy gdzie, ale pewnie początki tańca orientalnego, tańca brzucha skrywają albo piaski Sahary, albo może jakieś wydmy i wzgórza Bliskiego Wschodu, to tam trzeba szukać początku. Potem taniec brzucha rozwijał się na różne strony. Mówię o tym, bo dzisiaj będziemy te różne stadia rozwoju tańca orientalnego oglądali. Zobaczymy i tańce bardziej klasyczne, i te bardziej uwspółcześnione, a nawet takie tańce z mocnymi elementami show. Będą różne odmiany folklorystyczne tańca brzucha, ale wszystko, co łączy te różne odmiany, to oczywiście kobiecość, zmysłowość, elegancja i kokieteria, czyli takie sprawy piękne, intymne, delikatne, więc chciałem Państwa tak uczulić, że gdybyście wyczuli właśnie tę zmysłowość, elegancję, kokieterię, to jest ogromna prośba od wszystkich tancerek, żeby nie oszczędzać braw, nie oszczędzać słów zachwytu, nie oszczędzać jęków, westchnień, okrzyków, niekontrolowanych wybuchów radości. To wszystko nasze tancerki bardzo docenią i właściwie przyjechały tutaj między innymi po to, żeby dowody Państwa uznania usłyszeć. A naszą orientalną podróż rozpoczniemy od wizyty w Egipcie, dokąd zabiorą nas kursantki studia tańca Fenix i zobaczymy tajemniczą choreografię nawiązującą do tańca faraońskiego. Za tamtych czasów, za czasów faraonów, taniec to nie było takie fiu-bździu, to nie były wygłupy. Taniec miał swój charakter religijny, taniec uwznioślał człowieka, taniec w najwyższym stopniu działał na ludzką wrażliwość, a nawet był taką formą psychoterapii. Czasem, zwłaszcza, że nie było wtedy psychoterapeuty, więc człowiek po prostu leczył się i wracał do harmonii tańcząc. Więc żeby się tym zainspirować, żeby zobaczyć, jak ten taniec przeszedł długą drogę od czasów faraonów do dzisiejszych czasów, rozpoczynamy właśnie od takiej przeprowadzki w czasie z 3, 4, 5 tysięcy, już nie pamiętam z historii, kiedy były czasy faraonów, ale dawno, dawno temu. Zaczynamy od tych prapoczątków, od starożytnego Egiptu. Gorące brawa i za chwilę tajemniczy i zmysłowy świat faraonów.
Dziękujemy bardzo. Renatka, Grażynka, Lucy, Natalia, Kasia, Edzia, Ania, Aneta, Gosia, Marysia i Krzysia wykonały Państwu ten piękny, egzotyczny, faraoński taniec ze świecami. Kłaniamy się pięknie, dziękujemy. Brawa też dla Państwa. Reakcje są rewelacyjne. Właśnie o to chodzi. Dobrze, w takim razie my pozostajemy w Egipcie, ale już nie tym starożytnym i faraońskim, ale przenosimy się do współczesnego Egiptu, żeby zobaczyć, jak ten taniec się zmienił. Zapraszam Państwa na taką kairską dyskotekę, a taniec, który zobaczymy, nazywa się Street Shabby. Street to oczywiście angielskie słowo, które wszyscy znamy, a shabby to arabskie słowo, którego nie znamy, więc już tłumaczę, shabby to znaczy brudny. A więc street shabby można by przetłumaczyć jako brudny taniec ulicy. Brudny to nawiązanie do tego, że taniec jest bardzo energetyczny, momentami taki szaleńczo radosny, nieklasyczny, tańczony do popularnej współczesnej muzyki arabskiej, gdzie elementy pop przeplatają się z elementami tańca arabskiego, czyli po prostu ten kanoniczny, klasyczny taniec jest tak malowniczo ubrudzony współczesnością. Jak to będzie wyglądało, zobaczycie Państwo w wykonaniu Joanna Shabby, którą też trzeba przywitać równie gorąco jak poprzednie tancerki. ارفع ايدك فوق hey! لو متضايق هتروح hey! ركب ماكات هتسيح hey! وعارف العكس Joanna Shabby. Tak właśnie wygląda współczesna karyjska dyskoteka. No dobrze, po ulicznym, brudnym tańcu teraz czas na coś zwiewnego i czystego. Takim symbolem czystości, tajemniczości, a może nawet niedostępności jest woal. I w kulturze polskiej też takie czyste i niedostępne panny młode chowały się kiedyś za woalem. I w innych kulturach świata woal ma podobne znaczenie. Czyli coś, co wprowadza taką magię niedostępności i czystości. I ten rekwizyt właśnie za chwilę wykorzystają Ania i Beatka. Ania i Beatka to dowód na to, że nie żartowałem na początku.
początku, gdy mówiłem, że taniec brzucha i taniec orientalny jest kompletnie dla wszystkich. Każdy bez względu na swoje zajęcie może się zajmować tańcem orientalnym. A więc Ania i Beatka na co dzień są prawniczkami, zajmują się paragrafami, urzędowymi sprawami, ale w tańcu to nie przeszkadza. Nawet kiedyś się tak mówiło, że można wyginać ciało jak paragraf, to właśnie teraz chyba paragraf będzie jedynym wspólnym mianownikiem pomiędzy tym, co robią na co dzień, a tym, co robią na scenie. Ania i Beatka, zapraszam. Ania i Beatka, cudownie, zwiewnie, magicznie, po prostu dziękujemy. Drodzy Państwo, nasza kolejna artystka, czyli Edyta Marchel, jest z wykształcenia rusycystką, ale z zamiłowania też uprawia taniec brzucha. Pewnie będzie to po rosyjsku taniec żywota albo jakoś tak. Nie będę się popisywał, bo nie jestem z zawodu rusycystą. Od 4 lat jest również artystką zespołu muzyki romskiej Cygańskie Czary, a dzisiaj zaprosi Państwa w taki magiczny świat tańca brzucha połączonego z ogniem, a więc szykuje się mnóstwo żywiołów do podziwiania. Zapraszam bardzo serdecznie, Edzia Taca.
Dziękujemy pięknie. Edzia i jej ognista taca. Wielkie, wielkie, wielkie brawa. Drodzy Państwo, a teraz czas na debiutantki. Odważne, urokliwe, zdolne debiutantki. Czyli proszę uważać, bo wiecie Państwo, debiut to jest bardzo poważna sprawa. To od Państwa reakcji i braw będzie zależało, czy dziewczyny będą chciały się drugi, trzeci, czwarty i piąty pojawić chciały na scenie. Grażynka, Emilia, druga Emilia, Iza, Asia, Agata, Gosia i Ania. Od niespełna kilku miesięcy wspólnie rozwijają swoją pasję pod okiem swojej mistrzyni Katarzyny Duda-Harko. Mam nadzieję, że Państwo znacie Kasię Duda-Harko, która jest tutaj ogniwem sprawczym tych wszystkich wydarzeń. Jeszcze będziemy mieli okazję ją zobaczyć i w tańcu, i nie tylko. Mówiłem, że to jest ich debiut na scenie, mówiłem ich, że to jest pierwsze spotkanie z publicznością. No, nie mówiłem jeszcze tylko nazwy tego zespołu, więc teraz umówmy się, że ja podaję tę nazwę po raz pierwszy. Państwo szaleją z radości, witają bardzo gorąco i dziewczyny też tańczą po raz pierwszy. Uwaga, grupa Shakira! Grupa Shakira, Grażynka, Emilia, Emilia, Iza, Asia, Agata, Gosia i Ania. Grupa Shakira. Po Państwa reakcjach wnoszę, że debiut udany. A więc dziewczyny, zapraszamy, wracajcie na scenę na kolejnych naszych odsłonach. A nasza kolejna artystka, tak sobie przeczytałem informację o niej i pomyślałem sobie, że też chciałbym, żeby ktoś o mnie tak kiedyś napisał. Uwaga, poszukiwaczka marzeń i słów. Feministka, pisarka, pisze, czyta, uczy, wierzy, że sięganie po to, co wyjątkowe, kształtuje to, kim jesteśmy. Taniec jest dla niej nową przygodą, którą coraz bardziej kocha, która coraz bardziej ją wciąga. Prawda, że fajna notatka? A do tego jeszcze zobaczyłem, że nasza artystka ma bardzo bliskie mi imię, choć rzadkie, nazywa się Krzysia, a piosenka, do której zatańczy, nazywa się Belax. Teraz już tylko czas na brawa i proszę podziwiać poszukiwaczkę marzeń, kobietę, feministkę, pisarkę, niezwykłą artystkę już teraz na scenie. مش رح تنسيني شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس
بالعكس. قالك يا حياتي بنساك لحظة بحياتي، هواك مالي أوقاتي، بالعكس بالعكس بالعكس. إذا كان بدك تتسلي ولقيتيني موضوع قابل، ضلي بعيدي عني ضلي، لا تراضيني لا مش قابل. بدك تعتذري مني قدام اللي قالوا عني مغرور، تيشوفوا اني بالعكس بالعكس بالعكس. Dziękujemy pięknie. Krzysia w utworze Belax. A teraz przed nami gość specjalny dzisiejszej imprezy, pochodząca z Białorusi, Galina Jaroszewska. Pani Galina rozpoczęła swoją przygodę z tańcem jeszcze jako dziecko podczas nauki w szkole muzycznej. Jest instruktorką tańca i instruktorką fitness, a do tego wykładowczyni tańca estradowego oraz orientalnego. Artystka zespołu muzyki cygańskiej i bałkańskiej Cygańskie Czary. Profesjonalistka w każdym calu. A dziś zaprezentuje się Państwu w tańcu taborowym. Zapowiada się bardzo ciekawie, więc teraz tylko czas dać sygnał pani Galinie brawami i już możemy zanurzyć się w tańcu cygańskim. Galina Jaroszewska, prawda, że niezwykła artystka? Trudno było rękoma nadążyć za jej nogami, prawda?
Niesamowita. Drodzy Państwo, a teraz zmiana tematu. Za chwilę zaprezentuje się Azja w stworzonej przez siebie pełnej napięcia i emocji choreografii. I ta choreografia to jest coś takiego jak poezja. Można ją odczytywać na różne sposoby. Być może jest to opowieść o zrzucaniu ciężkiego jarzma z serca, może jest to opowieść o odkryciu, może o dostrzeżeniu trudnej prawdy, może o uczuciu, a może to jeszcze zupełnie inna historia. Jaka? Niech każdy z Państwa wyczaruje ją sam w swojej głowie. Przed Państwem Azja. Bardzo się cieszę, że Państwa tutaj wyobraźnia tak się rozkręciła, zmysły się pobudziły i każdy wymalował swoją historię w głowie. A teraz, drodzy Państwo, skoordynowane ruchy ciała w połączeniu ze zrytmizowaną muzyką zawsze przynoszą coś miłego dla oka. Już mieliśmy tutaj panie, które na co dzień zajmują się prawem, mieliśmy panią rusycystkę, a teraz mamy panią, która prowadzi firmę ogrodniczą, budowlaną, ale wieczorami ucieka do swojej prawdziwej pasji, którą jest oczywiście taniec, a do tego jeszcze jest mamą Hani i Fabiana, uczestniczka wielu konkursów dzisiaj właśnie w Michałowie przed Państwem. Zobaczcie, podziwiajcie i już teraz możecie przywitać Katarzynę Żałobińską. To był sygnał dla nas, że za chwilę możemy startować. To sprawdźmy. Wywołajmy brawami artystkę.
Katarzyna Żałobińska, bardzo, bardzo, bardzo gratulujemy, dziękujemy. Zapraszamy wszystkich Państwa. Proszę, tutaj jeszcze mamy trochę wolnych miejsc, więc można siadać. Nasi najmłodsi widzowie też tutaj są. A właśnie, chciałem Państwu powiedzieć, że rozpiętość wiekowa naszych tancerek też jest przeogromna. Tańca brzucha, tańca orientalnego pod okiem Kasi Dudycharko uczy się bardzo dużo tancerek od lat 6 do 61. Tak się dowiedziałem przed występem, więc powtarzam i jeszcze raz Państwa informuję, że każdy może tańczyć taniec brzucha bez względu na wiek, kształty, sylwetkę, predyspozycję, zawód. To wszystko jest drugorzędne. Ahoj przygodo, tak powiedziały sobie sympatyczne panie Grażyna, Ania, Beata, Krzysia, Lucy, Ania, Renatka i Agnieszka i sprężystym krokiem weszły na pokład pirackiego statku. Agnieszka, Anna, Beata, Grażyna, Krzysia, Renata i Ania na co dzień żony, matki, wspaniałe kobiety, a dziś w pirackim Paso Doble zabierają nas na poszukiwanie skarbów. To najpierw trzeba poszukać jak zwykle swoich rąk i odnalezione ręce uruchomić w postaci braw i za chwilę zobaczymy nasze piratki w Paso Doble. Thank you.
To było pirackie pasodoble w wykonaniu Grażynki, Ani, Beaty, Krzysi, Lucy, Ani, Renatki i Agnieszki. Bardzo, bardzo dziękujemy naszym zuchwałym piratkom. A teraz kolejna porcja wiedzy o tańcu orientalnym. Uwaga, uwaga, Melaya Lew. To jest kolejna odmiana tańca, z którą się dzisiaj zapoznamy. Wywodzi się z Aleksandrii. Ten nietypowy styl ma niewiele wspólnego z folklorem egipskim. Można go raczej określić jako taniec miejski, który nawiązuje do przemian, jakie zaszły w Egipcie na początku lat... Na początku XX wieku. Wtedy Egipt zachłysnął się światem, nowościami, nowinkami ze wszystkich stron i chętnie za nimi podąża. Dlatego oprócz klasycznych elementów Orientu zobaczycie Państwo krótką sukienkę, która nie jest typowo orientalnym strojem, ale tutaj się pojawi. Ale ważną rolę odgrywają też tradycyjne rekwizyty, czyli chusta symbolizująca skromność, przed Państwem Natalia Wyszkowska, pasjonatka tańca orientalnego, a przy okazji jeszcze mama 4-letniej Niny. Zapraszam. ده جمال مفوش غلطة كل لما اشوفك يا قمر كل لما اشوفك يا قمر انا جسمي كهرة وعشان عينيك يا جميل يا جميل انا بقرب يوه ماله الولد ده Natalia Wyszkowska, pasjonatka tańca dzisiaj w odmianie Melaya Lew. Drodzy Państwo, zbliżamy się do kolejnych popisów, do kolejnego tańca. Tym razem grupa Michałowo Fun Veil, tajemniczy kobiecy, pobudzający wyobraźnię i rozpalający zmysły taniec brzucha z Fun Veilami. Za chwilę zobaczymy, co to znaczy, czyli przed Państwem... No dobra, może
uronię trochę informacji, uchylę rąbka tajemnicy. To jest wachlarz poruszany dłonią, który wprawia się w ruch, wprawia w ruch jedwabny materiał, który zaczyna delikatnie falować. Wszystko to zmysłowo tańczy, dodaje jeszcze więcej uroku. Ten wachlarz jest przedłużeniem takich kocich, zwiewnych, powabnych, kobiecych ruchów. Lekkość tego rekwizytu i wdzięk tancerki sprawia, że nasze myśli wędrują też razem z tym falującym wachlarzem gdzieś w dal, w jakieś magiczne krainy prosto z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Dzisiejszego wieczoru przeniesiemy się tam z tancerkami, które trenują w Gminnym Ośrodku Kultury w Michałowie. Jak mówi ich trenerka, są ambitne, zdolne, dzielne i urocze. A więc przywitajmy bardzo gorącymi brawami miejscowe fanki Orientu, czyli Małgosię, Paulinę, Agnieszkę, Kamę, Natalkę i jej mamę Asię. Brawo, jaki piękny finał. Wielkie gratulacje. Natalia, Paulina, Agnieszka, Gosia, Asia i Kama. Gratulacje. No dobra, jak Państwo myślicie, kto teraz pojawi się na scenie? Teraz ja jestem, ale jako kolejny artysta na tej scenie pojawi się, uwaga, uwaga, szóstka z Państwa. Naprawdę, nie żartuję. Teraz czas na Państwa. Tak postanowiliśmy, żebyście też mieli swój czas na scenie. Zapraszam do konkursu tańca orientalnego. Sześć odważnych pań. Czy to jest pierwsza odważna pani? Nie, pani się ustawia. Dobra. Pani będzie fotografowała odważne panie. Brawo! Myślałem, że będę teraz pół godziny namawiał. A tu już jest z nami... Jak masz na imię? Iza. Iza. Skąd taka odwaga? Już próbowałaś tańca brzucha? Znaczy, chcę tańczyć. Chcesz? Super. To już dostajesz taki pas z monetkami. Brawo, dwie panie od razu. I trzecia, i czwarta. A może jakiś jeden pan się odważy? Bo mówiłem, że bez względu na płeć taniec brzucha można tańczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Fajnie by było, gdyby jeden pan się przydarzył. Jest! Brawo! Wchodzi pan, dobra. Mamy jednego faceta. Udało się. Nawet jeśli się okaże, że pan jest siódmy, to i tak pana przyjmujemy, żeby było ciekawiej na scenie. Z Izą się poznaliśmy. Druga pani ma na imię... Justyna. Stąd, z Michałowa? Z Białegostoku. Skąd? Z Łukawicy. Gdzie to jest? To jest za Łapami. Za Łapami, bardzo dobrze, cieszymy się. Pani ma na imię? Dorota. I reprezentuje pani jakie miasto? Białystok. Białystok, brawo. Pani jest z? Białystok. Białystok i ma pani na imię? Barbara. O, pięknie. A pani ma na imię? Zofia. I jest pani z? Michałowa. Z Michałowa, super. No i nasz rodzynek. Pan jest z? Białegostok. Brawo! I ma pan na imię? Karol.
Karol, drogbra, zasady tej zabawy są następujące. Za chwilę nasza... O, jeszcze mamy jedną uczestniczkę. Jak masz na imię? No dobra, nie będziemy przeszkadzać. Zadanie jest bardzo proste. Za chwilę nasza tancerka pokaże pewną sekwencję ruchów, może na początek jakoś prostą. I zadaniem waszym jest, uwaga, uwaga, wszyscy słuchają, powtórzyć jak najdokładniej, jak najwierniej ten schemat taneczny, ten układ, dobra? Będą takie podstawy podstaw. Chyba, że świetnie wypadniecie w podstawach, to przejdziemy do części średnio zaawansowanej. A państwo obserwujecie, bo za chwilę będziemy razem decydować, kto przechodzi do półfinału, a potem kto przechodzi do finału. Dobra? Uwaga, uwaga, uwaga. A więc pierwsze zadanie wygląda tak. To będzie shimmy górne. Coś dla pana Karola. Aha. Dobrze. Poprosimy z muzyką, czy nie? Czy tak możemy? To teraz poprosimy z muzyką. Shimmy górne. Ja schodzę na dół, a na scenie shimmy górne. Poprosimy o jakąś muzykę. Dobra, to my cały czas tańczymy, a ja teraz poproszę, żeby państwo teraz bili brawo dla tych dziewczyn i chłopaków, na których wskażę i po poziomie braw zrobimy za chwilę półfinał. Uwaga, jak bardzo się państwu podoba ta pani, poproszę naprzód, poproszę o brawa dla tej pani. Dobra, teraz brawa dla tej pani. Może naprzód. Dobra, teraz poproszę brawa dla tej pani. O, już słychać półfinalistkę. Teraz brawa dla tej pani. Teraz brawa dla tej pani. Brawa dla tej pani. I brawa dla tego pana. Zrobimy coś jeszcze trudniejszego. Uwaga, dodajemy shimmy dolne. Dobrze, drodzy państwo, myślę, że jesteśmy świetnie z czasem, to ja do półfinału zapraszam panią, panią, pana, panią i panią, dobra? Paniom dziękujemy, ale panie otrzymują prezenty, tam mamy prezenty gdzieś dla pań. O, proszę, proszę bardzo, to są torby od Feniksa, wy zostajecie, pani zostaje, tak? Bardzo dobrze, tutaj przekazujemy paniom dwie torby, a gdzie jest druga pani? Proszę bardzo. A my teraz poprosimy o coś odrobinkę trudniejszego, mamy... Tak, mamy chyba trochę czasu, a poza tym widzę, że państwo się jeszcze lepiej bawią niż nasi tancerze na scenie, więc mamy piątkę i ustalmy, że do finału przejdą tylko trzy osoby, dobra? A więc walczymy. Uwaga, 3, 2, 1, 0, start, zaczynamy. Zaczynamy od shimmy, a później będą kolejne elementy i proszę bardzo uważnie patrzeć na naszą tancerkę i powtarzać. Dobra, to uwaga, uwaga, teraz wszystko w państwa rękach. Brawa dla tej pani, brawa na wagę finału. Brawa dla tej pani. Brawa dla tej pani. Brawa dla pana. Brawa dla tej pani. Dobra. Tak mi się wydaje, że do finału, jeśli dobrze słuchałem waszych braw, przechodzi ta pani... Ta pani i ten pan. Tak mi się wydaje. A więc pani otrzymuje woreczek.
Nasza najmłodsza tancerka też otrzymuje taki woreczek. I uwaga, uwaga, nasi kochani finaliści, w związku z tym, że jesteście w finale, już jesteście prawie zawodowcami, to w finale zadanie jest takie, że już pani instruktorka zamienia się w jurorkę, a wy musicie zaimprowizować swój własny taniec, bo już wiecie, jak wygląda Simi górne, Simi dolne. Podpatrzyliście jeszcze kilka innych układów w trakcie ponadgodzinnego naszego spektaklu. Także możecie włączyć do tej choreografii wszystko, co widzieliście, a nawet pokazać coś, czego jeszcze nie było w tańcu brzucha. Być może od dzisiaj zostanie to włączone i za dwa lata na przykład będzie układ taniec Karola na przykład, nie? Coś takiego będzie. Jakaś tancerka wystąpi, zainspirowana panem Karolem sprzed 2 lat, postanowiłam wykonać to samo, co on. Być może tak będzie. A my tutaj razem z panią Edytą będziemy się uważnie przyglądali. Najpierw będzie opinia jurora, a później oczywiście ostatni głos w państwa rękach. Iza, dobrze pamiętam? Iza idzie na pierwszy ogień. Poprosimy muzykę profesjonalną oczywiście. Państwa oczywiście brawa będą cały czas jak najbardziej wskazane, chociaż wiem, że przez moment można było zaniemówić z wrażenia. Rewelacja. Pani Iza jest jednym wielkim Simi. Mam wrażenie, że pani Iza w ogóle się nie męczy. Za chwilę tutaj połowie państwa odpadną ręce, a pani Iza nawet się nie spociła. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Dorota. Dobrze, oczywiście jako druga wystąpi pani Dorota. Ten sam podkład muzyczny. Zobaczymy, jak wygląda pani Dorota w tańcu i jak zabrzmią państwa brawa. Dużo ciekawych przejść, dużo ciekawych układów. Kropkę brawa na koniec. Piękny ukłon. Rozumiem, że słyszysz te podstawowe tam dźwięki i tak dalej, więc będziesz mogła zatańczyć. Nina, zapraszamy cię na środek. I minutka dla Niny. Dodatkowy układ taneczny, tego dzisiaj miało nie być, ale Nina postanowiła przebojem wejść na scenę. Poprosimy o podkład i ruszamy. Oto Nina z Michałowa? Nie. Nina i jej mama, jeśli dobrze widzę, tak? Dobra, brawa Nina. Bardzo nam się dzisiaj spodobałaś. Nie wiem, czy mamy dla ciebie jakiś prezent, ale myślę, że na pewno mama dzisiaj ci jakiś prezent przygotuje. Gratulujemy. A mama dużo w domu ćwiczy, czy nie? Mama dużo w domu ćwiczy? Świetnie. Świetnie, tak, bardzo dobrze. Nina wygląda na ten typ artystki, która tak łatwo ze sceny nie schodzi, ale jednak mama jakoś ją namówiła. Drodzy Państwo, to była Nina, niespodziewany punkt programu, a teraz spodziewany punkt programu, czyli Ania Flamenco. Przed nami emocje, energia, pasja i oczywiście rytmy hiszpańskie, które w połączeniu z finezją, lekkością i magią Orientu wytwarzają unikalną mieszankę, zwłaszcza, że może ta mieszanka ma swoje takie uzasadnienie historyczne. Przez długi czas przecież Arabowie okupowali Półwysep Hiszpański, Półwysep Iberyjski i być może tam się to wszystko tak pięknie wymieszało, że teraz możemy zobaczyć tę nieoczywistą, ale jednak historycznie uzasadnioną fuzję emocjonalnego flamenco ze zmysłowym tańcem brzucha. Ania Flamenco, zobaczmy, jak to nam zaprezentuje.
Andalucía, de Granada a Casablanca, tú me vales en la plata, con tus ojos negros chiquita y con tu boca enamorada. Enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, enamorada como tú, como tú, como tú, como tú, no hay nadie como tú. Pani Aniu, dziękujemy. I teraz, drodzy Państwo, czas spotkać wreszcie organizatorkę tego wydarzenia, kobietę, która sprawiła, że wszyscy tutaj się spotkaliśmy, to ona uruchomiła to wszystko i doprowadziła do samego końca. Zwyczajna i niezwyczajna. Bardzo lubię zawsze rozmawiać z Kasią, bo się rozmawia z nią bez żadnych barier i przeszkód i ma się wrażenie, że to zwyczajna dziewczyna z sąsiedztwa, a tymczasem jest jedyną w Polsce sędzią tańca międzynarodowej organizacji IAED. To jest taka organizacja, która zajmuje się ocenianiem tańca brzucha na festiwalach. Jest laureatką wielu konkursów i festiwali tanecznych właśnie orientalnych, że wspomnę tylko o dwukrotnej mistrzyni Polski w Belly Dance Oriental i mistrzyni Europy Wschodniej w folklorystycznym tańcu orientalnym. Ma ogromną miłość do tego, co robi i dlatego tak dużo dziewczyn w wieku od lat 5 do 105 i tutaj naprawdę mało przesadzam, garnie się do niej i właśnie pod jej skrzydłami rozwija swoje pasje. Na co dzień uczy w najstarszym w naszym województwie studiu tańca Feniks w Białymstoku, więc jeśli ktoś chciałby, poczuł dzisiaj, że też chciałby to robić, to zapraszamy, tam na pewno Kasia się wszystkimi wami zajmie. A dzisiaj zatańczy dla nas dwa układy. Jeden przepiękny, malowniczy, podziwiam go od wielu, wielu lat, bo to jest taniec ze skrzydłami bogini Isis. Bogini Isis to jest bogini macierzyństwa, płodności, więc taniec niesie takie niezwykle kobiece, macierzyńskie skojarzenia. A drugi układ, którym dzisiaj zobaczymy, to tak zwane emerżanse, czyli to jest utwór komponowany tylko dla takich super profesjonalnych tancerek, gdzie trzeba połączyć w jedną taką niezwykłą fuzję różne style tańca. Dzisiaj zobaczymy folklor z Iraku, egipskie saidi oraz drum solo, czyli taniec do arabskich bębnów. To wszystko razem w jednej niezwykłej, wybuchowej mieszance orientalnej, ale najpierw zmysłowa bogini Isis do Państwa się uśmiechnie i otoczy swoimi macierzyńskimi skrzydłami. Zapraszam bardzo serdecznie Katarzyna Duda-Harko.
Katarzyna Dodacharko, nasza mistrzyni Polski, mistrzyni Europy Wschodniej i duch sprawczy dzisiejszej imprezy. Dziękujemy i gratulujemy przy okazji też innym współorganizatorom Gminny Ośrodek Kultury w Michałowie, Studio Tańca Fenix i partner imprezy Hrabina Żywuska. I zapraszamy wszystkie dzisiejsze tancerki, które brały udział we wszystkich pokazach od samego początku. Drogie panie, zapraszam. Wiem, że scena może nas wszystkich nie pomieścić, ale spróbujmy. A więc pierwszy pokaz, świece, Renata, Grażynka, Lucy, Natalia, Kasia, Edzia, Ania, Aneta, Gosia, Marysia i Krzysia. Zapraszamy Joannę od Szabi, Ania i Beatka, która tańczyły z woalami. Później była Edyta, która pojawiała się jeszcze kilka razy i pomagała nam też w zapraszaniu państwa do tańca. Grupa Shakira w całości, zapraszamy na scenę. Krzysię zapraszam również. Pani Galina Jaroszewska, która wykonała nam cudowny popisowy taniec cygański. Koniecznie chcemy panią raz jeszcze zobaczyć. Joanna, Azja. Potem mieliśmy spotkanie z Katarzyną Żałobińską. Koniecznie panią też chcemy zobaczyć na podsumowaniu. Grupa Pasodoble w wykonaniu Piratek. Grażyna, Asia, Beata, Krzysia, Lucy, Ania, Renatka i Agnieszka. Niektóre imiona się powtarzają, ale chcemy panie wszystkie zobaczyć. Jeszcze była z nami Natalia Wyszkowska i grupa Michałowo Fanvale, czyli Natalia, Paulina, Agnieszka, Gosia, Asia i Kama. Oto one, a oto kwiaty dla pięknych kobiet, piękne kwiaty, ogromne brawa, orientalne uściski. Jesteśmy pod wrażeniem, wyczarowałyście nam cudowną, orientalną, niezwykłą, tajemniczą noc prosto z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Jeszcze słońce nawet za horyzontem nie zaszło, a my już poczuliśmy te uroki tajemniczej, egzotycznej, orientalnej nocy. Dziękujemy, podziwiamy, robicie naprawdę fantastyczną robotę. Trwajcie przy swojej pasji, bo naprawdę wychodzi wam to rewelacyjnie. Jeszcze raz dla wszystkich pań od całej widowni wielkie, wielkie, wielkie brawa za drugą edycję Michałowo Oriental Dance Show. I na koniec jeszcze dwa słowa od Kasi. To póki tutaj rozdamy kwiatki, chciałabym podziękować przede wszystkim dzisiaj publiczności, że tak licznie tu przybyliście mimo tej pięknej pogody, bo obawialiśmy się, że może być mała frekwencja, ale sala jest cała, także bardzo dziękujemy, bo tak naprawdę to my robimy to dla was, żebyście to wy mogli nas podziwiać, to jest nasza pasja, ale kiedy możemy się nią podzielić, to jest dla nas coś pięknego, także dziękujemy i możecie nagrać za siebie brawami. Ja poproszę brawa dla publiczności. Ja zawsze obiecuję sobie, że przygotuję kartkę na koniec i nigdy tego nie robię. Także kolejność podziękowań będzie zupełnie przypadkowa. Chciałabym podziękować Galinie, która tutaj dla nas specjalnie przyjechała i wystąpiła. Także dziękuję ci, kochana. Mam nadzieję, że to nie pierwszy, nie ostatni. Nie pierwszy i na pewno nie ostatni. Chciałabym podziękować przede wszystkim Gminnemu Ośrodku Kultury, bo chłopaki jak zawsze spisali się na medal, także możemy razem podziękować i zrobić im gorące brawa, bo Gminny Ośrodek Kultury, właśnie chłopaki, dziękuję, chłopaki, Kamil i Piotrek i Gosia, która tu cały dzień pracowała, żebyście mogli ujrzeć to, co widzieliście. To jest zawsze sztab ludzi, którzy pracują nad taką imprezą. I dziękuję dyrektorowi, mam nadzieję, że przekażecie ode mnie dyrektorowi podziękowania, ponieważ no, dyrektor jest takim fajnym, taką fajną osobą, który był zawsze za nami i jest takim kryzolem, że nie przeszkadzają mu gołe baby na scenie. Także dziękujemy Pawłowi. Chciałabym podziękować dla Krzysztofa, ponieważ Krzysztof dzisiaj musiał przełożyć jedną imprezę, żeby tu się z nami znaleźć. Także tak, po pierwsze to Krzysio, ale to jeszcze nie wszystko. A tutaj sobie postawiłam. Wiesz, od naszego partnera dostałeś takie cudowne perfumy. To jest jedno dla ciebie, a drugie dla twojej żony. Także dziękuję, kochany. Myślę, że podobało się Krzysztofa prowadzenie, co? Podobało się? I na koniec najważniejsze podziękowania dla artystek, bo gdyby nie one, to nie mielibyśmy tutaj tak pięknej imprezy. Dziewczyny wkładały swoje serce i duszę. I jak widzicie, nieważny jest ani wiek, ani sylwetka. Najmłodsza dzisiejsza nasza uczestniczka na scenie, tancerka, miała 6 lat, a najstarsza 61. Także widzicie, taniec odmładza. Także
wszystkie dziewczyny i ze studia Tańca Fenix, i z Michałowa. Naprawdę dziękuję wam, że dalej chcecie uczestniczyć w zajęciach i wkładać w to serce i czas. Także dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia na kolejnej edycji imprezy. Dziękuję i brawo dla wszystkich. Jeszcze sekundę. My, artystki, chciałyśmy bardzo, bardzo serdecznie podziękować naszej Kasi, która jest naszą idolką. Kochamy cię, Kasiu. Dziękujemy za to, że masz taką cudowną wyobraźnię w choreografii, tworzeniu dla nas tej różnych choreografii, że masz dla nas tyle cierpliwości, całe pokłady. Kochamy cię, nasze serca są z tobą. Dzięki. A to drobiażdżek. I tu. I bilecik. Przepraszam, dziewczyny, ja jestem zaskoczona i mało się nie rozpłaczę, bo wiecie, to tyle lat z dziewczynami, także naprawdę jestem ogromnie wzruszona. Dziękuję wam bardzo, zawsze was wspieram i ja również was kocham. Tak jak swoje dzieci, wiecie, jak one wychodzą na scenę, to tak jakby moja córka wychodziła, ja przeżywam bardziej niż swoje występy zdecydowanie. Dziękuję wam, jesteście naprawdę kochane, mam nadzieję, że będziemy dalej kontynuować nasze dzieło. I jeszcze chciałam podziękować dzisiaj Madzi, która robi nam cudowne zdjęcia, Magdalena Malinowska, zapraszam, fotografuje mnie już od jakiegoś czasu, także polecam. Dziękuję i do zobaczenia. Teraz możecie wziąć swoje znajome, zrobić sobie wspólnie zdjęcie na scenie, tak żeby była ta piękna pamiątka, żebyśmy za lat parę, albo paręnaście, albo parędziesiąt moglibyśmy, możemy to pokazać naszym wnukom. Także polecam, teraz dziewczyny są do waszej dyspozycji. Dziękuję. Dziękujemy. Piękne tło. Można sobie zrobić zdjęcia z naszymi artystkami. Ja państwu też bardzo, bardzo dziękuję za te półtorej godziny, które minęło jak z bicia strzelił, no ale przy takich pięknych pokazach, tańcach to naprawdę nic dziwnego. Druga edycja Michałowo Oriental Dance Show właśnie dobiega końca, ale coś czuję, że ta impreza się tak na stałe wpisze w rytm wydarzeń w Michałowie, więc zapraszamy państwa już na kolejne edycje. A dzisiaj wszystkiego dobrego, udanego popołudnia i cieszcie się tą piękną majową sobotą.